Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ostatnie losowanie, które się tutaj odbędzie w sklepie dla hodowców.pl, jest losowaniem związanym z klientami firmy Irbapol. Firma Irbapol dla swoich stałych klientów, tych, którzy dokonali zakupu powyżej 100 zł, ufundowała, ja tutaj pokażę, rower. Ten rower tu już fizycznie mamy. Widać, że jest to dameczka, czyli dla żony hodowcy, ewentualnie dla hodowczyni, bo facetowi to tak chyba nie wypada takim trochę jeździć, bo on taki trochę takim, powiedzmy, ale bardzo ładny, taki beżowo-brązowy, ma nawet koszyk na zakupy, czyli na pewno dla pani którejś będzie z pożytkiem jej służył. A losować będziemy tutaj właśnie, panie będą losować, a to jest jeden los tylko, no to która będzie losowała pani? Pani Milena będzie losowała, dobrze. Powiedzmy jeszcze więcej może o tych, o tej promocji, o produktach, jak to wyglądało, o firmie Irbapol. Firma Irbapol jest polskim producentem środków dla gołębi o bardzo szerokiej gamie produktów. Tutaj, przepraszam, za paniami widzimy te produkty, tak? Tutaj się uprawia. O, tu właśnie stoją, tak. Możemy te produkty tutaj zobaczyć. Tak jest. U nas jest bardzo szeroki asortyment też tej firmy. Polecamy, żeby sobie koledzy zobaczyli tańsze produkty. Także tutaj każdy może sobie pozwolić na nie. Nowość, którą w tej chwili otrzymaliśmy od firmy Irbapol, to jest węgiel drzewny w takich opakowaniach. To jest próbka dopiero. To jest próbka, tak, ale już produkt gotowy w przyszłym tygodniu do nas dojedzie. To będzie tam kwestia kilku złotych za... A to jest kilogram? Kilogramowe opakowanie, tak. To dość duże teraz... będzie, bo węgiel jest dość lekki. Tak, to jest węgiel drzewny, tak? Węgiel drzewny, tak jest, dokładnie. I to jest fajna rzecz przy biegunkach, przy chorobach gołębi młodych w tej chwili. Wiadomo, jak działa węgiel antybakteryjnie. Ludzie tak samo przy jakichś biegunkach tutaj zażywają. Ja to robię w ten sposób, że dosypuję do karmy jakąś tam drobną ilość i gołębie młode później, jak są głodne, to one sobie ładnie wydziubują ten węgiel. Na początku wiadomo, że nie, a później jak się przyzwyczają, to praktycznie rano jest już ten węgiel wydziubany. Fajnie, można tutaj za nieduże pieniądze sobie trochę pomóc w hodowli, żeby utrzymać gołębie w zdrowiu. Nie? Ja powiem tylko, że jeszcze węgiel często możemy też spotkać w mieszankach mineralnych, we wiaderkach często, tak, różnych firm jako dodatek. Jako dodatek. Uren Fryda chyba jest, widziałem. Tak, i tutaj tak samo w tym smakowicie, tutaj w smakowicie właśnie to jest mieszanka mineralna z Irbapola. Mhm. Również jest dodawany ten węgiel drzewny, ale w takiej postaci to jest tylko taka jak gdyby próbka. Czyli każdy ktoś to będzie miał. Każdy kto zakupi smakowit, taką próbeczkę ma w środku w tym. W środku jest sadzone jeszcze dodatkowo. Tak, dodatkowo. Czyli jest taki grafis. To jest ile kilogramów tego? 10 kilogramów plus ta opakowanie tutaj jest ile? 10-20 deko? No coś takiego. Tak, coś takiego, nie? Ale można sobie fajnie popróbować, jak to powiedzmy działa. Przy okazji zakupując bardzo dobrą mieszankę mineralną, też taka cena jest za nieduże pieniądze. Ona w tej chwili jest 49 zł. Także spokojnie tutaj jak u nas zakupuje się produkty, można sobie tą mieszankę dokupić, bo do 30 kg mamy tą paczkę i od 200 zł wysyłkę gratis. Także spokojnie można sobie wiaderko wrzucić i sprawdzić. Bardzo fajnie sprawdza się na rozkładzie. Są tam też takie drobniejsze minerały, także tutaj na rozkładzie jak najbardziej nie jest to ostre. Także te gołębie też przy karmieniu powiedzmy nie uszkadzają sobie tutaj przełyku. No i 49 zł. Myślę, że cena też bardzo dobra. Fajną promocję teraz też mamy jeszcze, tutaj właśnie, z okazji. Chciałem się zapytać, bo to cena jest też porażająca, widzę. No 29 zł w tej chwili przygotowaliśmy zawory. Karma 20. Dla gołębi, Eupolu. Tak, Eupol to jest mieszanka standardowa, taka widzę. Tak jest. I to skład jest... mieszanka nasion oleistych, ziaren strączkowych i nasion zbożowych, no taka dość enigmatyczna. Enigmatyczna, no bo to wiadomo, że to jest karma, która może zawierać różne ilości różnych nasion, dlatego ten skład jest tak enigmatycznie podany, ale jest 29 zł za 25 kg, także praktycznie nie opłaci się kupować ziarna i mieszać sobie jakiejś karmy. Tutaj mamy gotową i wiadomo, przygotowaną przez firmę z renomą, także też ta karma jest, nie jest zakurzona, nie ma tam jakichś właśnie, co ważne, innych... kupując takie mieszanki, to często kupujemy właśnie takie te zwykłe, takie jakbyśmy kupowali oddzielnie zboża czy coś, tak. To jest bardzo zwrócić uwagę, zwłaszcza na targowiskach, tam i wołek się może zdarzyć, one są często niewiane. Wołek, jakieś, bo zależy jak to przechowywa, tak. A tutaj jak jest... Choć moczy jako dodatek. Mysie gówna się trafiają też, także to jak się nazywa jest klasyka. Tego się nie da ukryć, że takie rzeczy się zdarzają, no bo jak ktoś ale gdzieś w stodole takiej karmie tego nie będzie już, bo... A w tej karmie tego nie ma, no bo tutaj firma jest z renomą na rynku. Też inne warunki przechowywania. Inne warunki przechowywania, przygotowania, odwiewania tej karmy. Także tutaj myślę, że te 29 zł, no to jest naprawdę
super oferta na tą chwilę, nie trzeba żadnych mieszanek przygotowywać, można prosto z worka to sypać i bardzo fajnie. Też na Gołębie Młode, no, gdzie dużo tej karmy idzie, to specjalnie przygotowaliśmy taką promocję teraz. No myślę, że ona do końca roku spokojnie ta promocja potrwa. Nie? Dobrze. I teraz po prostu poczynamy losowanie. Ten rower, ja go pokażę jeszcze raz, tutaj czeka. I zaraz zobaczymy, do kogo on pojedzie, to może już... Nie będziesz, Rafał, jechał, że ktoś to będzie zawoził, w pocztą wyślecie, czy kurierem? Zobaczymy. Jak do 300 km to się przejedziemy. Tak. Jak dalej, no na jakiejś mieszance kondycyjnej, tutaj jest dobrany w chłopakach energetycznych. Dużo zabierzemy w ten koszyk. Japanese go, to tak da, go, to same mówi do przodu. Dobrze. Tak i jest. Pani Milena losuje, proszę bardzo. Pokażmy. Godek Tomasz z miejscowości Orłów. Tam telefonu nie ma, musicie jakoś znaleźć wtedy. No to będzie. Tak, znajdziemy to, czyli kolega Godek Tomasz z miejscowości Orłów będzie miał ten rower i teraz zobaczymy, komu on podaruje, czy sam będzie skorzystał z jeździ, a raczej nie, dla żony, tudzież innej osoby, może mamie, babci, o, można podarować. No dobrze, to dziękujemy bardzo. To nasza decyzja, kolegi Tomasza. Tak, dziękujemy bardzo. Będziemy tutaj na pewno co jakiś czas przyjeżdżać i te promocje, które tutaj są w sklepie dla hodowców.pl oferować, a zobaczmy, bardzo szeroka gama asortymentu. Tutaj popatrzmy jeszcze tak na koniec, już pokażemy te wszystkie rzeczy, które tutaj są. Tu jest sklep zastawiony, ale tu jeszcze są kontenery, w których są te wszystkie artykuły przechowywane i panie tutaj na bieżąco realizują sobie wspólnie z panem Rafałem te przesyłki, wysyłają ten towar do hodowców. Także dziękujemy bardzo. Jeszcze raz bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować też firmie Irbapol za taką promocję. Zawsze staramy się coś tutaj jeszcze do hodowców ugrać więcej, także w przyszłości również na pewno będziemy... Wcześniej był chyba telewizor, tak? Wcześniej był telewizor. Nie mam informacji, czy służy, czy nie, to będziemy wiedzieć. Rower to może też... Nie doszły nas sygnały, żeby nie służył. Aha. Także myślę, że tutaj rower równie dobrze posłuży. Także bardzo dziękujemy firmie Irbapol za ufundowanie tego prezentu dla hodowców. No i będziemy sukcesywnie starali się przygotowywać również promocje, tak żeby jeszcze koledzy coś nowego i coś ekstra od nas dostawali. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dziękujemy, dobry lot.